Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 310. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 31, wersety od 2 do 9. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości. Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie mocną opoką, warownią, która mnie ocali. Ty bowiem jesteś dla mnie opoką i twierdzą. Przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny. Nienawidzę tych, którzy czczą marne bóstwa, i pokładam ufność w Panu. Wesele się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, poznałeś udręki mej duszy i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym. Kolejnym prorokiem mniejszym jest Abdiasz. W księdze Abdiasza prorok ogłasza Boże wyroki nad Edomem, narodem sąsiadującym z Izraelem. Tekst ten podkreśla sprawiedliwość Bożą w wymierzaniu kar za dumę i agresję wobec swojego ludu. Widzenie Abdiasza Tak mówi Pan Bóg do Edomu. Wieść niezawodną usłyszeliśmy od Pana, a zwiastuna wysłano do narodów: Powstańcie, stańcie przeciw niemu do bitwy. Oto pomniejszyłem cię wśród narodów, bardzo jesteś wzgardzony. A pycha twego serca zwiodła ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, który na wysokościach założyłeś swoją siedzibę, który mówisz w swym sercu: Któż mnie strąci na ziemię? Choćbyś wzniósł się jak orzeł, i choćbyś nawet między gwiazdami założył swoje gniazdo, stamtąd ja strącę ciebie, wyrocznia pana. Jeśli wtargną do ciebie złodzieje, albo rabusie nocni, jakże zachowasz spokój? Czy nie okradną cię doszczętnie? Jeśli przyjdą do ciebie zbieracze winogron, to czy zostawią cokolwiek? Jakże przeszukali ezawa, splądrowali jego schowki? Przepędzili cię aż do granicy, wszyscy twoi sprzymierzeńcy cię zwiedli, oszukali cię twoi przyjaciele, twoi stołownicy zastawili na ciebie sieć. Brak w tym rozsądku. Czyż nie stanie się w owym dniu, wyrocznia pana, że wytracę mądrych z Edomu i rozsądek z góry Ezawa? I zadrżą, temanie, twoi mocarze, bo w czasie rzezi zginą wszyscy z góry Ezawa. Z powodu zbrodni, z powodu gwałtu wobec brata Twego Jakuba, okryje cię hańba, zostaniesz zniszczony na wieki. W dniu, w którym stanąłeś przeciwko Niemu, w dniu, w którym obcy brali w niewolę Jego wojsko, a cudzoziemcy wkroczyli w Jego bramy i rzucali los o Jeruzalem, również Ty byłeś jakby jednym z nich. Przestań się cieszyć widokiem brata Twego w dniu Jego nieszczęścia. Przestań się śmiać z synów Judy w dniu ich zagłady. Przestań wygłaszać mowy w dniu ucisku. Przestań wchodzić w bramy ludu mego w dniu jego klęski. Przestań się cieszyć, zwłaszcza ty, widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski, i nie wyciągaj ręki po jego bogactwa w dniu jego klęski. Przestań stawać na rozdrożu, by zabijać jego uciekinierów. I nie wydawaj Jego ocalonych w dniu ucisku. Albowiem nadchodzi dzień Pański na wszystkie narody. Tak jak Ty uczyniłeś, uczynią Tobie. Czyny Twoje spadną na Twoją głowę. Albowiem jak Wy piliście na mojej świętej górze, tak wszystkie narody pić będą nieustannie, będą pić na umór i staną się, jakby ich nie było. Lecz schronienie będzie na górze Syjon i będzie ona święta, a dom Jakuba posiądzie swoje dziedzictwo. Dom Jakuba będzie ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą. Zapalą i pochłoną go, i nic nie pozostanie z domu Ezawa. Tak bowiem postanowił Pan. I posiądą Negeb, to jest górę Ezawa, oraz Szefele, to jest kraj Filistynów. I posiądą ziemię Efraima, to jest ziemię Samarii, a Beniamin posiądzie Gilead. Wygnańcy zaś z Halach, synowie Izraela, odziedziczą ziemię Kanaan aż do Sarepty. A wygnańcy z Jerozolimy, którzy przebywają w Sefarad, posiądą miasta Negebu. I pójdą zwycięzcy na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I do Pana będzie należeć królowanie. W Ewangelii, według Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 31 do 59, Jezus mówi o tych, którzy uwierzyli, że prawdziwa wolność pochodzi z trwania w Jego słowie i poznania prawdy. Żydzi sprzeciwiają się, twierdząc, że są potomstwem Abrahama. I nigdy nie byli w niewoli, na co Jezus odpowiada, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. W dalszej części Jezus mówi o swojej jedności z Ojcem, co wywołuje coraz większy opór. Na końcu ogłasza, że zanim Abraham stał się, ja jestem co Żydzi uznają za bluźnierstwo, próbując go ukamienować, ale Jezus odchodzi, niezauważony. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli, Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego Ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego, myśmy się nie urodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus, gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz on mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za Ojca i chcecie spełniać pożądania Waszego Ojca. Od początku był On zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i Ojcem Kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mi nie wierzycie. Kto z Was udowodni mi grzech? Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli mu Żydzi: Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i że jesteś opętany przez złego ducha? Jezus odpowiedział: Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca Mego, a wy mnie znieważacie. Ja nie szukam własnej chwały. Jest ktoś, kto jej szuka i osądza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty, mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego? Abrahama, który przecież umarł, i prorocy pomarli. Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz wy go nie poznaliście. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam. Byłbym podobnie jak wy, kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.